tym żyją Kielce. Kielce. Incydenty na tle rasistowskim, przykłady ksenofobii i antysemityzmu z całej Polski, w tym także z województwa świętokrzyskiego, można znaleźć w tzw. brunatnej księdze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Jego przedstawicielka gościła ostatnio w Kielcach podczas konferencji poświęconej mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o województwo świętokrzyskie, to na pewno mamy do czynienia z językiem wrogości w internecie. Problem incydentów rasistowskich na stadionach, szczególnie taka flaga Korony Kielce, która ma charakter rasistowski. Ona jest systematycznie od kilkunastu miesięcy wywieszana przez pseudokibiców Korony. Zawiera taki skrót od hasła Biały Honor, Biała Duma. To są również dewastacje cmentarzy żydowskich, na przykład w Małogoszczu. Wymienia Anna Tatar ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Świętokrzyskie nie wyróżnia się pod tym niechlubnym względem na tle kraju, ale problem szeroko pojętej mowy nienawiści jest obecny także w naszym regionie. Stąd między innymi konferencja, którą zorganizowano w Kielcach. Do udziału w niej zaproszono m.in. kieleckich licealistów. Mówi Agata Wojda, rzecznik wojewody świętokrzyskiego. Po takiej wstępnej diagnozie, przygotowując te działania, doszliśmy do wniosku, że mowa nienawiści przenosi się bardzo intensywnie do internetu. Znika nam z murów, znikają nam napisy, które szerzą nienawiść, natomiast bardzo intensywnie ten problem pojawia się w internecie. A jeżeli pojawia się w internecie, to w dużej mierze dotyka ludzi młodych, którzy są głównie użytkownikami internetu. Stąd też uczestnicy konferencji to licealiści, którym chcemy pokazać problem w pigułce. Agresja słowna, która często dotyka młodych ludzi w internecie, bywa groźna i może mieć tragiczne konsekwencje. Dlatego ważne jest uczenie młodzieży, jak rozwiązywać problemy bez nienawiści, nie obrażając i nie poniżając przy tym nikogo. Pomogą w tym warsztaty edukacyjne organizowane dla gimnazjalistów i licealistów w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach, które potrwają do końca października.